Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na moich ulubieńców roku. W związku z tym, że czytam bardzo dużo książek, nie będzie to top 3, ani też top 5, tylko top kilkanaście co najmniej. Zerkam tutaj w bok, ponieważ położyłam sobie dwie kubki książek papierowych, ale jednocześnie informuję Was, że nie wszystkie książki, o których będę mówiła, mam w formie papierowej. Część z nich już gdzieś poszła w świat. Część tak skutecznie upchnęłam w bezpieczne miejsca, że nie potrafiłam ich teraz znaleźć, a niektórych nigdy nie miałam w formie papierowej, ponieważ albo wysłuchałam ich w audiobooku, albo przeczytałam w formie elektronicznej. I tak też będzie z pierwszą książką, o której będę mówiła. Książką, którą uważam za najlepszą w tym roku. I ona otwiera cykl książek, które są książkami reportażowymi, książkami literatury faktu. Nie ma ich bardzo dużo, dlatego też postanowiłam, że właśnie od nich rozpocznę. Tak więc pierwsza z nich, którą mam tylko wypisaną tutaj na karteczce, ponieważ nigdy w życiu nie miałam książki papierowej w ręce, to moja książka roku. Nazywa się Głód, pamiętnik mojego ciała. Napisała ją Roxane Gay. Książkę wydało wydawnictwo Cyranka. O czym jest ta książka? Otóż to książka autobiograficzna. Autorka, która jest pisarką, opowiada o tym, jak walczyła ze swoim ciałem. Co mam na myśli? Otóż to, że ze swojego ciała zbudowała sobie tarczę ochronną, chroniącą ją przed światem. Co to za tarcza? Tarcza z kilogramów. Ta pisarka jest chorobliwie otyła. Ona doprowadziła się do tego stanu z początku w sposób podświadomy. Ona nie wiedziała, dlaczego to robi. Natomiast z biegiem czasu, z biegiem różnych terapii, z poznawaniem własnej osobowości, własnej świadomości, podświadomości, odkryła, dlaczego odgradza się od świata. A odgradza się od niego, ponieważ przeżyła bardzo traumatyczne wydarzenie, kiedy była młodą dziewczynką, wkraczającą dopiero w wiek nastoletni. Nie będę Wam tutaj spamowała i opowiadała, co jej się stało i jak potoczyły się jej dalsze losy, ale ogromnie Was zachęcam do sięgnięcia po tę książkę, ponieważ my zazwyczaj jesteśmy bardzo szybcy w ocenianiu wyglądu innych ludzi. Że ktoś się spasł, bo lubi żreć, albo że ktoś jest zaniedbany, bo coś tam innego. Ta książka pokazuje nam, jakie mogą być różne przyczyny tego, jak wyglądamy, że to niekoniecznie jest związane z naszymi wadami. To czasami wynika z zupełnie innych rzeczy. Koniecznie czytajcie Głód, pamiętnik mojego ciała. To jest moja książka roku. Mam jeszcze tutaj malutką kubkę książek innych, książek napisanych w formie reportażu, bądź też książek na faktach, o których chcę Wam powiedzieć, zanim przejdziemy do ogromnej ilości powieści, która tutaj czeka sobie spokojnie. Następna książka nie została wydana w 2021. Ta książka już ma kilka lat, ale z ogromną radością dowiedziałam się niedawno, że zyskała ogromną popularność w Stanach Zjednoczonych. Ta książka została przetłumaczona i tam w tym roku była bardzo mocno czytana, dużo o niej dyskutowano, pisano o tej książce. Jest to reportaż o Albanii Małgorzaty Reimer pod tytułem Błoto słodsze niż miód. Głosy komunistycznej Albanii. I ta książka przeleżała się trochę u mnie na półce, ale w tym roku po nią sięgnęłam i powiem Wam, że czytałam z takimi oczami i z tak wielkim przerażeniem, ponieważ Albania, kraj europejski, o którym my tak naprawdę niewiele wiemy, ponieważ on, ten kraj, przywódcy tego kraju świadomie odcięli go od wszelkiej informacji. Informacje z Albanii nie wypływały na zewnątrz, a Albańczycy również mieli dostępu do informacji z zewnątrz. Kraj trzymany krótko za mordę, krótko na smyczy, ludzie steroryzowani. Ludzie no, ekstremalnie ubodzy. Ludzie, którzy za jedną uwagę na przykład o tym, że lubię słuchać piosenki greckie czy bułgarskie czy jakiekolwiek inne, mogli pójść na wiele lat do ciężkiego więzienia i na katorgi. To naprawdę przerażająca wizja świata, który
jest tuż obok nas, który przez wiele, wiele lat tak bardzo cierpiał, a my nic o tym nie wiedzieliśmy, albo wiedzieliśmy bardzo, bardzo mało. Pięknie napisana, naprawdę cudowny reportaż, koniecznie do przeczytania, do nadrobienia, jeżeli tego jeszcze wcześniej nie zrobiliście. Naprawdę przestrzegam, nie powinien tak długo stać u Was na półce jak u mnie, ponieważ jest to doskonała książka. Mam jeszcze dwie książki, które dotyczą tym razem II wojny światowej, ale II wojny światowej pokazanej w zupełnie odmienny sposób, w sposób taki współczesny, bardzo nietypowy, odbiegający od tego, co znaliśmy czytając książki o II wojnie, kiedy byliśmy dziećmi na przykład. To są książki, które nie chwalą bohaterstwa. To są książki, które nie grają na naszych najniższych emocjach. One pokazują pewne wydarzenia z zupełnie innej perspektywy. Pierwsza z nich to książka, o której już mówiłam. Książka Karoliny Sulej, Rzeczy osobiste. Książka, opowieść o ubraniach w obozach koncentracyjnych i zagłady. Taki jest tytuł. I autorka tutaj opowiada dzieje więźniarek i więźniów obozów koncentracyjnych, opierając się na przedmiotach, które te osoby ze sobą mogły mieć podczas przebywania na terenie obozu. I co te rzeczy osobiste dla nich znaczyły i w jaki sposób wpływały na losy tych ludzi. Pisze także o tym, co z rzeczami, które pozostały w obozach zagłady po wyzwoleniu tych obozów, stało się w powojennej Polsce. To jest też bardzo ciekawa historia, o której ja nie miałam pojęcia, absolutnie nie wiedziałam, co się stało. Oczywiście wiem, że w Auschwitz część z tych przedmiotów jest w gablotach, jest wystawiona, można je oglądać, można się przerażać ogromem tego wszystkiego, co zostało, co nie zostało wywiezione. Natomiast to nie było jedyne przeznaczenie. Tak naprawdę to co pozostało w muzeach, to są tylko resztki. Także koniecznie przeczytajcie, jeżeli jeszcze nie znacie. I znowu, nie jest to książka z 2021 roku. I kolejna taka książka, którą na pewno gdzieś mam, ale tak jak mówiłam, gdzieś ją wsadziłam w bezpieczne miejsce i nie znalazłam, to jest Drzazga Mirosława Tryczyka. Też o niej wcześniej mówiłam. To jest książka, która bardzo mnie przeczołgała. W tym osobistym dość reportażu autor postanawia odszukać ślady Żydówek zamordowanych w wiosce, w której mieszkali jego bliscy w czasie wojny. Wpada też na ślad swojego dziadka, który, jak wszystko na to wskazuje, brał udział w eksterminacji Żydów. I tak krok po kroku Tryczyk odkrywa różne historie osób, które były zamieszane albo w eksterminację Żydów, albo też w ich pomaganie i także oczywiście próbuje przywrócić pamięć o osobach pomordowanych. Naprawdę doskonała rzecz, napisana z taką czułością i też bardzo, bardzo osobiście. Zupełnie inny reportaż niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni. I mam jeszcze trzecią rzecz, w zasadzie piątą już tak naprawdę, z książek, które można nazwać książkami literatury faktu. Jest to Neurohero Vijaya Jamamohana. Bardzo trudne nazwisko. Ja chyba Wam wszystkie te tytuły po prostu wypiszę pod filmem, żebyście mieli łatwą ściągę. Neurochirurg to książka również autobiograficzna, w której autor, będący lekarzem w Wielkiej Brytanii, opowiada o swoich przypadkach w pracy, a głównie zajmuje się neurochirurgią małych dzieci i młodzieży. Są to naprawdę wstrząsające opowieści, ale też bardzo często są to opowieści podnoszące na duchu. Doskonała rzecz. Ja akurat tej książki słuchałam. Słuchałam naprawdę zapartym tchem, odrywając się od swoich obowiązków, żeby skupić się tylko i wyłącznie na tej treści opowiadanej przez tego lekarza. Rzecz świetna, taka bardzo śmiało napisana, stawiająca bardzo śmiałe tezy. No, doskonała. Koniecznie przeczytajcie, wydało to wydawnictwo Filia. I przechodzimy teraz do dużej, dużej, dużej grupy książek, które możemy nazwać powieściami. Pierwsze, co mam tutaj, to cykl powieści Ali Smith. To są Pory roku. Ja mam akurat w formie papierowej
trzy części, wszystkie oprócz jesieni. Jesień przeczytałam sobie na e-booku. Miałam tę powieść tylko i wyłącznie w języku angielskim i ona mnie oczarowała. I potem zamawiałam sobie kolejne już powieści w miarę jak one się u nas ukazywały w Polsce, w tłumaczeniu, doskonałym tłumaczeniu, zdaje się, że tak, Jerzego Kozłowskiego, wydawnictwo WAB. Ja o tych książkach wcześniej Wam nie opowiadałam. A to dlatego, że ja je przeczytałam, ja je przeżyłam. One we mnie gdzieś tam zostały, ale naprawdę nie umiem powiedzieć, o czym każda z tych książek jest. Powiem ogólnie. Alice Smith opisuje naszą współczesność, świat, w którym żyjemy, nasze pragnienia, tęsknoty. Tutaj na przykład mamy o relacjach w rodzinie, o relacjach z matką na przykład, syna i matki. Tutaj mamy o samotności, o umieraniu, o tym, jaki wpływ na nasze życie ma sztuka, o tym, że żyjemy w świecie, który jest zagrożony, ponieważ no, sami na siebie sprowadzamy różne zagrożenia ekologiczne i powinniśmy w jakiś sposób temu przeciwdziałać. To książka również o emigracji. W zasadzie każdą z tych książek można przeczytać oddzielnie, ale pewne wątki gdzieś tam delikatnie się łączą w poszczególnych tomach, więc jeżeli macie taką okazję, warto czytać je po kolei, zaczynając od jesieni i później idąc dalej kolejnymi porami roku. Uwielbiam tę serię i tę jesień też sobie dokupię, żeby mieć cały komplecik, którego nikomu nie oddam. Postawię sobie na półce i będę miała, i będę na niego patrzyła. Będzie mi przypominał, jakie cudowne treści tam wyczytałam. Muszę jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Ta autorka pisze bardzo specyficznym stylem. To jest styl dość poetycki, tam jest dużo powtórzeń, tam są różne metafory, porównania i tak dalej. Jednym będzie się to bardzo podobało. Inni powiedzą, że głupoty. I akurat do mnie ten styl przemówił. Ja to chłonęłam. Chłonęłam wszystkimi zmysłami te książki. Natomiast wiem, że będą tacy czytelnicy, którym ten styl po prostu nie będzie odpowiadał. I naprawdę nie przejmujcie się, jeżeli akurat wy nimi jesteście, bo nie każda książka musi się każdemu podobać. Na tym polega właśnie piękno literatury. Pod koniec roku przeczytałam książkę Zyty Rudzkiej pod tytułem Ślicznotka doktora Józefa. Ależ to była piękna, cudna, wspaniała lektura. To jest wznowienie. Ta książka już dawno ukazała się w Polsce. Ja nigdy jej nie miałam okazji czytać, nawet nie wiedziałam o jej istnieniu, dopóki WAB nie wznowiło jej w tej nowej wersji. To jest książka o pensjonariuszach Domu Starców. Ci ludzie żyją takim ustalonym, rutynowym rytmem dobowym. Tam się bardzo wiele rzeczy powtarza, ale to ludzie, którzy tęsknią do swojego dawnego życia, którzy wspominają, którzy lepiej pamiętają to, co działo się w czasach wojny, niż to, co działo się niedawno. Ludzie o bardzo pokręconych losach. Ludzie, którzy nawzajem się albo lubią, albo tylko tolerują, ale są skazani tylko i wyłącznie na swoje towarzystwo. Ludzie, którzy niektórzy są bierni, poddają się swojemu losowi, inni natomiast, tak jak przez całe życie byli aktywni, byli aktywistami, tak też w tym Domu Starców próbują pisać petycje, próbują w jakiś sposób wpłynąć na zmianę swoich warunków życia w tym miejscu. I Ślicznotka doktora Józefa to jest jedna z głównych bohaterek, która właśnie spędziła dzieciństwo w obozie koncentracyjnym i była pacjentką, w cudzysłowie, Józefa Mengele, który przeprowadzał na niej eksperymenty, ale jak ona uważa, uważał ją za śliczną dziewczynkę, nie pozwalał zgolić jej włosów i uważana była ona za małą Miss Auschwitz. Przepiękna książka, naprawdę czytajcie. Uwielbiam ją, naprawdę uwielbiam. Mam tutaj jeszcze dwie książki. Jedna norweskiej pisarki,
Ninę Lekę, Ostatnie stadium. Ja już o tej książce opowiadałam kiedyś, tylko krótko przypomnę. To jest książka współczesna, opowiada o lekarce rodzinnej, która w wieku około 50 lat, dokładnie nie pamiętam, wikła się w romans ze swoim byłym chłopakiem ze szkoły średniej. I ta zmiana jej sytuacji życiowej wyzwala też u niej pewne różne mechanizmy, kiedy staje się ona po prostu bardziej krytyczna w stosunku do wszystkich innych ludzi, także w stosunku do siebie, ale zauważa wszelkie przywary na przykład swoich pacjentów, czy też swojego męża i zaczyna je wyrażać na głos, za co oczywiście grozi jej nagana, bądź też wydalenie z zawodu. I ona bardzo dużo ryzykuje tym, że nie hamuje się ze swoimi opiniami i potrafi powiedzieć na przykład swojemu pacjentowi, że jest hipochondrykiem. Zaraz mi tutaj runie, muszę sobie przełożyć. I jeszcze jedna powieść. Teresę Boman, Utonęła. To jest książka, która opowiada o relacji dwóch sióstr oraz chłopaka starszej z nich. I to dzieje się w jakieś upalne lato w domku letnim, należącym do tego mężczyzny, który jest znanym pisarzem, którego podziwia młodsza siostra. I ona tam do nich przyjeżdża i wikła się w romans z tym mężczyzną za plecami swojej siostry. Ta bohaterka jest irytująca do granic możliwości. Naprawdę. Kiedy się czyta, ma się ochotę tą dziewczyną wstrząsnąć, nakopać jej do tyłka i powiedzieć, żeby sobie dała na wstrzymanie. Ale jest to jeden z elementów, który sprawia, że tę książkę tak dobrze zapamiętujemy i że ona robi na nas tak wielkie wrażenie, ponieważ no, kończy się w sposób no, naprawdę niezapomniany. Jeżeli chodzi o powieści, to mam także powieść jeszcze jedną polską, którą przeczytałam jakoś na początku roku, już też o niej mówiłam. I nie wiem, co się z nią stało, chyba się jej jakoś pozbyłam, albo gdzieś też wsadziłam, dlatego mam tylko karteczkę. Jest to powieść Joanny Bator, Gorzko, Gorzko. Przecudowna książka opowiadająca o trzech pokoleniach kobiet, które nawzajem niezbyt się kochają, ale skazane są na siebie, ponieważ jest to babka, matka oraz córka. I jeszcze też jest wspomniane czwarte pokolenie, czyli prababka, która już teraz, kiedy ta książka jest opowiadana, już nie żyje, ale też się o niej wspomina. Przecudowna powieść o sile kobiet, o tym, ile kobiety muszą wycierpieć w swoim życiu, ile ciosów na nie spada, z jaką godnością te ciosy przyjmują i jakie ciężkie jest ich życie, tak naprawdę pozbawione rozrywek, pozbawione nadziei na to, że będzie im w przyszłości lepiej. I nawet kiedy, tak jak matka tej bohaterki, która opowiada, próbują sobie wydrzeć z tego życia jak najwięcej, ile się da, to też nie zawsze im to wychodzi. Jeżeli jeszcze nie czytaliście, naprawdę czytajcie. To jest taka powieść w stylu starej, dobrej Bator, którą znamy na przykład z Piaskowej Góry. No przepiękne. Trudno się od tego oderwać. Uważam, że jedna z najlepszych książek, jaka nam się zdarzyła w tym roku. I teraz mam, słuchajcie, książkę, którą miałam przeczytać w listopadzie i uwaga, udało się. Przeczytałam, zobaczcie, Na południe od Brazos, Lary McMurtry. To jest western. I nie rozłączajcie się, na pewno podobnie jak ja myśleliście sobie, etam western. To nie dla mnie, to dla facetów. Na pewno mnie to nie wciągnie. Ależ nie, moi drodzy. Wystarczy 20-30 stron i jesteśmy już po prostu zakochani po uszy w bohaterach. Kibicujemy im i chcemy, żeby oni byli z nami jak najdłużej. Dlatego też ta objętość absolutnie nas nie przeraża, bo wiemy, że im więcej kartek do końca, tym dłużej ich będziemy mieli tylko dla siebie. To jest książka o dwóch emerytowanych strażnikach pogranicza. Oni mieszkają w Teksasie. Ustatkowali się, to znaczy już nie walczą z Indianami, już nie ścigają też białych przestępców.
osiedlili się na ranczu i tam mają jakieś przedsiębiorstwo handlu bydłem, handlują bydłem oraz chyba też końmi. Ale pewnego dnia zaczyna ich coś nosić. Postanawiają sprzedać wszystko, co tam mają i wyruszyć na północ, na nowe, jeszcze niepodbite ziemie, ziemie niezajęte przez białych, do Montany. I wędrują sobie te tysiące kilometrów na północ razem ze stadem bydła oraz ze swoimi pomocnikami, ludźmi, których wynajęli do tego, aby przepędzić to ogromne stado przez te połacie niezamieszkałej ziemi. I po drodze spotykają ich najróżniejsze przygody. No powiem Wam, że doskonałe. Naprawdę świetnie się bawiłam i było mi bardzo przykro, kiedy ci bohaterowie czasami mi znikali z różnych powodów. Później chciałam też w listopadzie sobie przeczytać Ulicę Laredo, czyli dalszy ciąg przygód bohaterów, których znamy zna południe od Brazos. To się dzieje już kilkanaście lat później. Nie wszyscy już żyją, bo oni już byli starzy w poprzedniej książce, więc tutaj koleją rzeczy po prostu nie wszyscy przeżyli do tego tomu, ale nie udało mi się skończyć tej książki w listopadzie, ale skończyłam ją przed końcem roku i muszę Wam powiedzieć, że jest dobra, ale nie tak dobra jak Na południe od Brazos. Ona jest po prostu bardziej mroczna. Tutaj dużo opowiada się o przestępcach, o naprawdę bardzo paskudnych, złych ludziach, ludziach, którzy nienawidzą innych ludzi, psychopatach i wśród nich ci staruszkowie, którzy ścigają młodocianego Meksykanina, który z zimną krwią zabija ludzi z pistoletu, karabinu, strzelby, nie wiem jak to się nazywa, ale z taką lunetą optyczną i poluje na ludzi jak na zwierzęta. I ci staruszkowie próbują go powstrzymać i złapać. Też dobre, ale nie aż tak dobre jak Na południe od Brazos. I jeszcze, żeby nie było aż tak ponuro, smutno, ponieważ jednak większość z tych książek to były książki poważne, opowiadające o sprawach czasem przygnębiających, sprawach życiowych, takich niepozwalających nam się oderwać od własnych problemów, własnych kłopotów. Dlatego mam jeszcze trzy książki, które są bardziej pogodne. Pierwsza z nich to Sen o Okapi Mariany Leki. To książka, która trochę przypomina powieści Jakuba Małeckiego. To jest książka opowiadająca o losach pewnej niewielkiej społeczności mieszkającej na wsi. Tutaj główne postaci to wnuczka oraz jej babcia i kiedy tej babci śni się sen o okapi, to oznacza, że w ciągu 24 godzin ktoś z jej bliskich umrze. I wszyscy boją się tych snów o okapi i kiedy taki sen się tej pani przyśni, to od razu wszyscy w całej wiosce wiedzą, że muszą się mieć na baczności. Bardzo piękna książka, bardzo pogodna. Ona jest, mimo tego, że tak naprawdę mówiłam teraz o śmierci, jest to książka bardzo optymistyczna. Książka o tym, żeby cieszyć się życiem, póki jeszcze żyjemy. I z kryminałów. Najlepszy kryminał, jaki udało mi się przeczytać w tym roku, a nie przeczytałam ich bardzo dużo, to Anna Kańtoch, Lato utraconych. Wiosna zagubionych, pierwsza część, też jest doskonała. Także bardzo, bardzo Wam tę serię polecam. Jeżeli jeszcze jej nie znacie, świetne kryminały. Czekam na kolejne części, bo jak sądzę, będzie jesień jeszcze oraz zima. Także jeżeli nie znacie, to czytajcie świetne kryminały. I dla dzieci. Rzecz dla dzieci, która mi się bardzo podobała. To tutaj ja się nie gimnastykuję. Ja próbuję Wam pokazać, a jest to duże. Brud. Czyli cuchnąca historia higieny, książka wydana pod koniec roku przez wydawnictwo Dwie Siostry, opowiadająca o sprawach higienicznych na przestrzeni wieków w różnych częściach świata. I mamy tutaj na przykład to, jak Rzymianie dbali o higienę, jak Grecy dbali o higienę, Egipcjanie, jak dbano o higienę na Bliskim Wschodzie, w Europie i tak dalej. Jest przepięknie ilustrowana. Zawiera mnóstwo informacji,
takich przyziemnych sprawach, których w życiu nie możemy uniknąć i które dla nas nie są niczym fascynującym, ale w przeszłości czytanie o tym, co było w przeszłości, naprawdę bywa fascynujące, jak ludzie postrzegali higienę, bądź też jak się tej higieny wystrzegali za wszelką cenę. Jeżeli macie dzieci w rodzinie i zastanawiacie się, jaką książkę można by dziecku podarować, nawet takiemu dziecku, które nie za bardzo lubi czytać, to polecam to, bo tutaj jest mnóstwo super ciekawostek, można się pośmiać, można się dużo dowiedzieć, no i przede wszystkim przecudowne ilustracje. Kocham te ilustracje, naprawdę. I to by było na tyle. To było moje podium 2021 roku. Ale oczywiście dobrych książek przeczytałam o wiele, wiele więcej. Jeżeli jesteście ciekawi, zawsze w podpisie pod każdym filmem jest link do mojego konta na Goodreads i tam można sobie podejrzeć cały mój 2021, rok 2021 w książkach, zobaczyć ile przeczytałam, jak oceniłam i nawet przeczytać jakieś krótkie recenzje, które wpisałam pod niektórymi książkami. Powiedzcie mi, jakie były Wasze ukochane książki minionego roku i powiedzcie, czy bierzecie udział w jakichś wyzwaniach książkowych. Ja sobie wyznaczyłam dwa wyzwania. Pierwsze to wyczytać książki z półki, którą wybrali mi moi czytelnicy. Jest to półka, na której między innymi leżało Na południe od Brazos. Także już jedną najgrubszą książkę mam z głowy. I drugie wyzwanie to każdego miesiąca czytać co najmniej połowę książek jednego z wydawnictw. Z wydawnictw, które ze mną współpracują od lat, które przysyłają mi książki. I czasami jest tak, że ja nie nadążam na bieżąco wyczytać wszystkiego. I mnóstwo świetnych książek gdzieś tam leży u mnie w domu i czeka na swój czas. I zaczęłam w styczniu od wydawnictwa literackiego i zamierzam przeczytać jak najwięcej książek tego wydawnictwa i prawdopodobnie opowiedzieć Wam o nich w jakimś filmiku pod koniec miesiąca, bądź też już w lutym. Także powiedzcie mi, czy Wy również bierzecie udział w jakichś wyzwaniach i czy są to wyzwania, które organizuje ktoś na zewnątrz, czy też sami sobie wyznaczacie jakieś fajne zadanie do wykonania na najbliższe miesiące, tygodnie, czy też na najbliższy rok. Żegnam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie, życząc Wam pomyślności w tym nowym roku, mnóstwa dobrych lektur, dużo, dużo zdrowia i wszystkiego, co tylko Wam się marzy. Wiecie, co to było? Spadła bombka z choinki. No więc to by było takie podsumowanie. Pa, 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 pa.